Dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Zapraszam Was na kolejny odcinek albumu mroźnego, zimowego z kolekcji Craft O'Clocked, zaprojektowanej przez Kasię Kędzierską, czyli Cozy Winterland. W poprzedniej części filmu zrobiłyśmy bazę, okleiłyśmy tą bazę czarnym papierem i zrobiłyśmy takie dwa haczyki. To jest system łączenia kart, który nazywa się Hidden Hinge. I teraz możemy zrobić dalsze kroki. No, ja tej bazy nie włożyłam pod obciążenie, więc ona mi się tak trochę wygina, ale dobra, nic straconego, to jest tylko birmata, więc ona się ładnie ukształtuje. Na tym etapie, jeśli chcecie mieć jakieś zamknięcie do tego albumu, warto też pomyśleć na tym etapie, jakby to zamknięcie miało wyglądać. Czy to ma być zamykane na wstążkę, czy to nie ma być zamykane. Ja przypuszczam, że u mnie nie będzie zamykane. A jeśli będzie, to ja montuję wstążki na zewnątrz bazy, a nie wewnątrz, więc jeszcze jakby mam sporo czasu. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na początek proponuję z tego samego papieru, z którego robiłyście okleinę do tej bazy, albo z innego papieru, jeśli macie obitą bazę w płótno na przykład, no bo wiadomo, że są też osoby, które omijają w płótno. Możecie przygotować sobie dwa kawałki papieru, żeby wykleić środek tutaj tej bazy. To nie jest konieczne. Tak, to nie jest konieczne. To nie jest rzecz, która musi się koniecznie wydarzyć. Możecie tutaj bezpośrednio nakleić papier scrapbookingowy i też będzie dobrze. Tylko że ja to sobie tak o włos dosłownie zetnę, dlatego że ja mam tutaj to, wiecie, to odklejenia od bloku, ten papier, i on nie wygląda dobrze, bo są takie farfocle. Tu nie mam tak. A tutaj mam. No i teraz mam to tam odrobinę krótsze, tak, ale zależy mi na tym, żeby to było dobrze oklejone wzdłuż, a niekoniecznie wszerz, no bo tu jeszcze przyjdzie papier scrapbookingowy. Dlaczego ja to oklejam? Dlatego, no nie, jednak tutaj też to jest. Ja oklejam papierem bazowym środek albumu też, dlatego że ja pracuję na stronach, które są kartami. Znaczy, brawo. Ja pracuję na stronach, które są zrobione w całości z papieru scrapbookingowego. Czyli jak mam stronę, albo mam tutaj tą pierwszą część, to teraz wezmę papier scrapbookingowy, który będzie bazą mojej strony. Mam nadzieję, że to jest jasne, ale jeszcze wrócimy do tego, jak już będziemy robić środek. Dobra. No to na początek wykleję sobie tutaj ten środek. Ja docięłam papier 6,5/6,5/8 i to jest dokładnie ta odległość i ta wysokość, o którą mi tutaj chodzi, żeby mi zostały takie malutkie, żeby mi została tutaj taka maleńka ramka. No i ja muszę ten papier odwrócić, tak wiecie, bokiem, no bo ścięłam tam. I tutaj, że mi nie będzie dochodziło do końca, że mi tutaj nie dojdzie do końca ten papier, to mnie to nie martwi, bo tu przyjdzie papier scrapbookingowy. Natomiast chciałabym, żeby tutaj od góry i od dołu była ta rameczka taka nieduża, ale żeby jednak była. I to jest mniej więcej papier docięty do tej samej wysokości, do której jest docięty wymiar Hidden Hinge, tego łączenia. Jeśli ktoś jest dziś po raz pierwszy na tym tutorialu, to odsyłam do filmu numer 1, gdzie robiłyśmy bazę. Tam jest wszystko opowiedziane o tym łączeniu i o wyklejaniu bazy. Dobra, no to najpierw wkleję sobie te okładki tutaj do środka. Nie martwi mnie to, że tutaj klej będzie prześwitywał, no bo tak jak mówię, na to przyjdzie papier scrapbookingowy, więc w ogóle mnie to nie martwi. Ja tego papieru, tego kleju tutaj nie rozcieram. Po prostu staram się to przykleić
możliwie jak najdokładniej z tą wspomnianą już wcześniej rameczką. Jeśli gdzieś mi tutaj klej wychodzi, to oczywiście go sobie ściągam. Równam sobie do, ponieważ nie chcę wsadzać głowy w ekran, to równam sobie do tej dolnej krawędzi i do tej bocznej krawędzi, tak? No to jest, że tak powiem, oczywiste. Ok, doklejam, dociskam. I tak samo z drugą. To jest, nie ma tutaj nic trudnego. Można ten papier dociąć w mniejszym rozmiarze, jeśli ktoś chce mieć większe te ramki. A tak jak mówiłam, można w ogóle tej wyklejki tutaj nie robić i od razu przykleić na to papier scrapbookingowy. Też będzie dobrze, ale ja, jak mówię, lubię, jak te rameczki tutaj takie są, a ten papier, ta oklejka tutaj w środku powoduje, że baza staje się jeszcze sztywniejsza, bardziej wytrzymała. No a o to przecież koniec końców tam chodzi, żeby nasz album był wytrzymały. W porównaniu do poprzedniego filmu zrobiłam jeszcze jedną rzecz z tą bazą, a mianowicie ścięłam tutaj rogi. Nie? Tutaj to powinno być widoczne. Ścięłam tutaj rogi w tej bazie u góry i na dole, czyli nie mam tutaj teraz tak prosto, jak było, tak? Tylko sobie tutaj docięłam do środka i to spowoduje, że łatwiej będą się wsuwały karty. Bo karty będziemy robić tak zwane tunelowe. No i teraz jest mnóstwo jakby szkół, jak ten tunel zrobić. W ogóle nie trzeba robić tunelu, żeby połączyć te karty z tymi naszymi tutaj, wiecie, łączeniami. Dla mnie najprostsza i najbardziej jakby rozsądne jest zrobienie takiego tunelu. Czyli docinam papier bazowy, powiedzmy wierzchni, na wymiar 7,5/8 na 6,5/8 i po tej dłuższej długości biguję z obu stron po pół cala. I wychodzi mi wtedy strona 6,5/8, bigowanie pół cala i pół cala, no i 6,5/8. Ja zrobiłam ten tunel zamknięty od góry i od dołu, ponieważ chcę, żeby ta karta się wsuwała w ten sposób do mojego albumu. Karta jest równa prawie że z okładką albumu, jeśli chodzi o górę i o dół. Natomiast tu jeszcze brakuje po otwarciu, czy tam po zamknięciu tego albumu, tutaj brakuje sporo, tu mniej więcej jest 5/8. Tak, czyli jak sobie tak zrobię, to było na płasko, czyli teraz jak zrobię na równi, to karty mi nie wystają z albumu. Można tą kartę zrobić mniejszą niż 6,5/8. Wtedy będzie tutaj miejsce na to, bo ja chcę, ta karta będzie tutaj w tym łączeniu dochodzić u mnie do samego końca. Tak? Ja jej tutaj nie pozwolę na żadne odstawanie ani na nic. Ja chcę, żeby te karty się rozkładały na płasko, więc tak to tutaj skleję, tak? I wtedy one będą się otwierały zupełnie na płasko, ale i nie będą wychodziły poza album. Jeśli skrócimy trochę wysokość tej strony, czyli zrobimy na przykład nie 6,5/8 na szerokość, a na przykład 6,1/4, no to wtedy tutaj ta okładka, ta strona nie będzie dochodziła po zamknięciu albumu do końca tej naszej okładki. I wtedy będziemy miały możliwość na przykład zrobienia dodatkowego uchwytu, żeby wyjąć matę, no bo teraz tutaj do tej strony można włożyć dodatkową matę na zdjęcia, no co też się zwykle robi, tak? No to, czyli teraz jak ją włożę, no to ona będzie tam odrobinę wystawała, żeby było widać, że coś w środku jest. W związku z tym będzie wystawała poza okładkę albumu. No i teraz pytanie jest, czy ja na pewno chcę, żeby to ona wystawała poza okładkę tego albumu.
Nie chcę, żeby wystawała poza okładkę tego albumu, więc musiałabym ściąć z wysokości tą, te, z szerokości o pół cala. I teraz nie wiem, czy mój trimmer to zrobi. 10 tysięcy razy powtarzam sobie, żeby to sprawdzać. Po 100 razy powinien zrobić. Czyli... No muszę się podnieść, bo przecież nie widzę, gdzie jest pół cala. A pół cala jest tu. Tak? Tak. Nie wiem, czy nie ruszyłam kamerą. Dobra, zetnę to. Zrobię, zetnę 5 ósmych, będzie, dobra, niech będzie 6 i 1 ósma, czyli ścinam pół cala, tak? Tak. Obcięłam 6 i 1 ósma. Czyli trzeba poprawić wymiar 6 i 1 ósma. Czyli tutaj też 6 i 5 ósmych na 6 i 1 ósma. Dobra, no to tak wygląda po skonstruowaniu mój tunel. Mam nadzieję, że on jest prosty, ale nie wydaje mi się, żeby był bardzo prosty. Nie, jest prosty, spoko. Czyli docinam sobie najpierw jedną kartę, która ma 6 i 5 ósmych na 6 i 1 ósma teraz, tak? Czyli obcinam 6 i 1 ósma. Na 6 i 5 ósmych. I drugą. Ona ma 7 i 5 ósmych, no bo potrzebuje bigowań, tak? Na 6 i 1 ósma. No i teraz nie zostaje nam nic innego, jak najpierw złożyć bigowania. Czyli tutaj mam wymiar 7 i 1 ósma w tą stronę, tak? I dwa bigowania po pół cala. Czyli składam sobie te bigowania. Dociskam. Wiecie, ja wiem, że to może nie jest jakoś bardzo fajnie, że pomimo tego, że no, nagrywam te filmy z wyprzedzeniem i tak dalej, to się pojawiają jakieś błędy. Ale dobrze jest z tych błędów wyciągnąć własną lekcję, tak? Zrobiłam stronę dokładnie na wymiar okładki, ale potem doszłam do wniosku, że chcę mieć ją jednak trochę krótszą, bo chciałabym mieć coś, co, za co będę mogła wyciągnąć matę. Więc jeśli mam dłuższy papier, to go mogę zawsze skrócić. Natomiast jeśli mam krótszy papier, no to już nic z nim nie zrobię, muszę zaczynać od początku. No i teraz, żeby zbudować ten tunel, no to wiadomo, że nie ma nic łatwiejszego, jak przyczepienie taśmy. Można to oczywiście skleić na klej, tylko że ten mój papier to jest 250, więc on jest jakby podobny strukturalnie do papieru kraftowego, więc żeby go skleić klejem, trzeba chwileczkę zaczekać, a ja nie chcę zbytnio czekać, więc użyję do tego taśmy. Po prostu, tak? I sobie to od razu sobie ten tunel zrobię i już będę miała dwie strony mojego albumu, znaczy dwie karty do albumu i będzie można je wkleić w okładkę i zostawić, żeby one sobie wyschły. Dobrze się z tą okładką skleiły. Nie wyszło to.
a nie chcemy, żeby taśma wychodziła poza stronę. No i teraz docisnęłam, odklejam sobie kawałek góry z jednej strony. Pamiętajcie, że taśma nie wybacza błędów. Tak, taśma nie wybacza błędów, więc należy pracować z nią roztropnie, delikatnie i dbać o to, żeby było od początku wszystko równo. No bo tak jak mówię, taśma nie wybacza błędów. Czyli ja przyrównuję sobie tutaj te dwa rogi, tak? Tutaj do samego końca i tutaj do samego końca. Jeśli trzeba, to przyrównuję jeszcze boki, tak? I teraz dociskam tutaj, gdzie mam odklejony fragment taśmy i ściągam resztę spłonki. Przytrzymuję dobrze, doklejam, dociskam. No i teraz z drugiej strony to już jest łatwizna. Odklejam sobie całą spłonkę, dociskam i doklejam drugą część. I mam w ten sposób, uzyskałam drugi tunel. Powtarzam wymiary tego papieru bazowego. 7,5 ósmych. To trzeba poprawić. Gdzie jest moja kredka? 7,5 ósmych na 6,1 ósma. To jest 16,2 cm, no teraz tam na 15 pewnie z kawałkiem, 4 powiedzmy, tak? Bo o jedną, drugą cala obcięliśmy. I takich tuneli 7,5 ósmych na 6,1 ósma mamy 2. Tak docięliśmy papier bazowy. Teraz nasze strony możemy wkleić do bazy, bo ja tak jak mówię, dla mnie zawsze tą stroną taką, na której buduję kompozycję w albumie, buduję, wiecie, klapki, flapki i różne inne rzeczy, jest papier scrapbookingowy. Teraz jak wklejamy nasze strony do bazy? No pierwsze co robię, to oczywiście przyklejam taśmę do łączenia. Można to było zrobić przed wklejeniem łączeń do bazy albumowej. Można to było zrobić, ale jakby no nie trzeba. Ja tutaj muszę skorzystać z dwóch wymiarów taśmy, bo ja bym chciała, żeby te strony doszły idealnie do końca, więc tutaj użyję tej węższej. Mogłam użyć dwóch tych szerszych, ale to szkoda taśmy, tak? No i z drugiej strony robię dokładnie to samo. Używam, doklejam sobie, nie dochodzę do samego końca oczywiście, tutaj zostawiam jakieś 1-2 mm przed zagięciem, żeby mi się to, wiecie, nie skleiło, jak będę otwierać strony, żeby tam nie złapała gdzieś taśma, nie? No i tutaj drugi, węższy kawałek. I dokładnie. Z drugiej strony to samo. Ja jak mam dwa rozmiary taśmy, to przyklejam tą taśmę na przemian. Raz z jednej strony doklejam tą grubszą, a na dole cieńszą, a z drugiej strony tego łączenia odwrotnie. U góry będzie ta cieńsza, a na dole będzie ta grubsza. Nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że będzie się to lepiej trzymać po prostu. Nie wiem dlaczego, bo te taśmy są przecież jakościowo takie same, tak? Tylko jedna ma tam parę milimetrów mniej, a jedna więcej. Ta szersza mi się kończy. Ale pewnie w grudniu będę robić zakupy scrapbookingowe, to nie mogę zapomnieć o taśmie. No i teraz dociskam. Po obu stronach. Porządnie. Ta taśma zmienia kolor. Więc widać, że to powietrze jest odciągnięte. No i teraz ściągam spłonki
po obu stronach od razu, ponieważ no, to będzie bardzo trudno potem spod tej karty wyjąć te sponki, tak? Ale wiemy o tym, że taśma nie wybacza błędów. Więc tutaj na taśmę, z jednej strony przynajmniej, dodaję odrobinę kleju. Żebym mogła to w miarę równo wsunąć. Ja odwracam sobie w tą stronę. Wsuwam stronę. Ponieważ mam klej z tej jednej strony, no to mogę sobie tą stroną pomanewrować. Patrzę, żeby było równo po obu stronach. Dociskam, rozkładam na płasko. Jest równo. I pierwszą stronę mam. I teraz robię dokładnie to samo z drugiej strony. Ja nie tak robię, ponieważ jak ja ściągałam tylko z jednej strony te sponki, to potem te sponki są śliskie. I jak coś jest niedokładnie, wiecie, jak coś jest tak przyłożone tylko troszeczkę, tylko na chwilkę, to strony się po prostu na tych sponkach ruszają. I no bardzo często mi się zdarzało, że było po prostu krzywo, nie? Dlatego odklejam to od razu z obu stron. Jedną stronę delikatnie smaruję klejem i wsuwam. No i teraz jak mam tą pierwszą część nałożoną, pierwszą tą stronę, no to teraz wiadomo, że tą drugą równam też do tej pierwszej. Dwie strony w albumie dołączone. Dwie karty, czyli cztery strony. Ja dociskam, tak jak mówię, do końca, do samej bazy. Wtedy te karty mi się ładnie rozkładają, zupełnie na płasko. Wiadomo jest, że one po wypełnieniu i po zbudowaniu tych konstrukcji, to one tak niekoniecznie na płasko się będą rozkładać, tak? No bo jeśli tutaj coś dodamy i tutaj coś dodamy, no to te strony będą, wiecie, nie? Trochę będą sobie tutaj przeszkadzać i one będą tutaj do siebie dochodzić. To teraz całą sztuką jest zrobienie tak, żeby one tutaj dochodziły, ale się, żeby ta tą przestrzeń tutaj wypełnić ładnie, albo i nie, zależy jak kto buduje karty, ale żeby one sobie nie przeszkadzały i się nie haczyły. Żeby to było na pewno tak, jak myślimy, że będzie, to ja mówiłam w pierwszej części filmu, że ja chciałabym oddzielić strony tymi zakładkami z kalki. No i teraz potrzebujemy dwie takie strony. Ta reszta, która nam tutaj zostanie, ona się oczywiście nie zmarnuje, dlatego że ja planuję robić tutaj różne kieszonki i klapki i ramki. Ramki to się jeszcze zastanawiam, ale na pewno kieszonki. Może z taką dziurą w środku, wiecie, z ramką, nie z dziurą. Więc no... ona mi się przyda. No i teraz 6 i 1 ósma to jest długość mojej strony, tak? 6 i 1 ósma. No ale tutaj potrzebuję z tej strony półcelowy przynajmniej haczyk, więc zrobimy od tej strony od razu to bigowanie na półcala. Z kalką to delikatnie proponuję, naprawdę bardzo delikatnie, bo kalka lubi się złamać. Więc ja wolę kilka razy w jednym miejscu, ale delikatnie. I tutaj zakładam sobie to bigowanie.
też trzeba to robić równo i bardzo, tak wiecie, pomalutku, bo to bigowanie w kalce też lubi trochę spaść, nie w tą stronę, co potrzeba. No i teraz 6 1/8, może 6, bo ona tam do końca nie musi jakoś tak bardzo dochodzić, czyli 6. No a tutaj 6 5/8, czyli na całą długość, strony, tak? 6 5/8. I teraz to będzie wyglądać tak. Czy jest tutaj za długi? Nie, nie jest. To będzie wyglądać tak. No i teraz decyzja należy do Was, czy tą kalkę przyklejacie do strony skrapowej, czy bezpośrednio tutaj. Tylko że musicie pamiętać o tym, że prawdopodobnie w tej kalce będzie Wam jeszcze potrzebny grzbiecik. Ja zrobiłam bigowanie na pół cala i nawet jak zrobię tutaj w połowie bigowanie, to ta kalka się spokojnie będzie trzymać na tej 1/4. Natomiast można zrobić bigowanie większe. Czyli powiedzmy na, nie wiem, 3/4 cala, tak? 3/4 cala. Tak jak mówię, pomalutku, lepiej kilka razy w jednym miejscu, niż zepsuć sobie pracę i zmarnować materiał, nie? Bo jak to pęknie, to już trzeba to po prostu odciąć i zbigować w nowym miejscu. No widzicie, ona lubi się przekrzywić i zbigować nie w tym miejscu, co potrzeba. Okej. No i teraz 6 cali odcinam. I wysokość z tej strony odetnę, bo tu mi się skrzywiło. 6 5/8. No i ten mały fragment to już wyrzucam, bo on mi się raczej nie przyda. A te większe zostawiam i wykorzystam je do jako wiecie, środek od kieszeni, czy tam od ramki. No zobaczymy. No i teraz to bigowanie, które mam na 3/4, będę mogła spokojnie zrobić grzbiecik, żeby przykryć wszystko, co jest w środku. Myślę, że więcej jak na 1/4 to bigowanie nie będzie potrzebne. No to tutaj mam trochę mniej, ale to też mi nie przeszkadza. Sprawdzam sobie tylko, czy to jest na pewno równe. Równe. I mam przygotowane dwie strony tej kalki. Odkładam sobie na bazę, żeby nie zapomnieć. No dobra, to teraz możemy zająć się wewnętrzną stroną okładki lewej. I co my tutaj na tej wewnętrznej stronie lewej okładki byśmy zrobiły? No ja mam tutaj jakiś swój pomysł, jak ten album chciałabym, żeby wyglądał. I na mojej lewej stronie będzie tak. Klapka z lewej strony, czyli będzie otwierana w tę stronę. Wodospad na stronie bazowej. Kieszeń pod wodospadem. Patka do zamknięcia wodospadu na magnes. Na wierzchu klapki koperta. Wewnątrz klapki lewej boczna kieszeń. Potrzebne nam 4 marginesy, koperta, dziurkacz brzegowy. Jeśli ktoś chciałby kieszenie robić dziurkaczem brzegowym, i możemy przystąpić do roboty. Czyli będzie tutaj tak. Po pierwsze, potrzebujemy zrobić tą klapkę z lewej strony. Ja zacznę od tego, że ja najpierw dotnę sobie papier na 6 5/8 wysokości, tak? 6 5/8, bo ja bym chciała, żeby ta klapka była równa z
równa z moją stroną. Na razie na 6 i 5 ósmych. Może się okazać, że będzie ciut mniejsza, bo zobaczymy, ile będzie wynosić papier bazowy. No i teraz nie papier bazowy, tylko scrapbookingowy. Robię sobie bigowanie na 3/4. Coś mi tutaj bardzo ucieka z tego bigowania. Nie wiem, czy to jest problem tej kulki, czy czego to jest problem, ale ucieka mi z prowadnicy i robi się taki brzydki rant. Robię sobie tutaj to bigowanie na 3/4, bo jeśli się okaże, że będę potrzebowała jakiś mały grzbiecik, no to mam z czego ten grzbiecik tutaj zrobić. No i moja szerokość tej okładki jest 6,5 ósmych, więc ja sobie tak przymierzę, czy mi to tutaj na pewno będzie pasowało. Ja bym chciała, żeby to dochodziło do samego koniuszka, więc utnę sobie to tutaj w tym miejscu, co mi daje odbigowania 6,5 ósmych. No nie, że tak powiem, nie wyszłam poza 6,5 ósmych. I to jest moja klapka, która będzie tutaj przyczepiona do tej strony. Tak? Teraz pod klapką chciałabym, żeby był wodospad. No dobra, to kontynuujemy. Na tej wewnętrznej okładce w środku chciałabym, żeby był ukryty wodospad. To kontynuujemy. Na tej wewnętrznej okładce pod klapką ma być wodospad ukryty. U mnie miał być ukryty od początku, ale nie będzie ukryty, jednak przemyślałam sprawę. Chciałabym, żeby dużo osób mogło skorzystać z tych pomysłów na różne rzeczy w albumach, więc zrobimy po prostu taki na zewnątrz wodospad. Potrzebujemy do tego czterech takich fragmentów papieru o wymiarze 4,1/8 na 6,1/2 i wzdłuż tej krawędzi 6,1/2 bigujemy pół cala. To będzie wymiar zdjęcia 10x15 i zrobimy sobie ten wymiar. Nie zrobimy, bo nam wyjdą tylko dwa, czyli miało być 9x13. Tak, czyli znowu 13,9,5, no to musimy tak 3,7/8. 13,5 plus 13,5 plus pół cala. Ja mam na dole centymetry oczywiście, nie? W trymerze. Dlatego mogę sobie spokojnie zrobić, bo ja bym chciała jednak, żeby ten wodospad był pionowy, na pionowe zdjęcia. Czyli 3,7/8 na 5,5/8 i bigowanie na pół cala. 5,5/8, a tu było 3,7/8, tak? Tak, 3,7/8. I takich kartek potrzebujemy no przynajmniej 3, tak? A nawet może 4. No myślę, że możemy spróbować z 4. To są te fragmenty papieru, który został Wam po odcinaniu i dopasowywaniu stron, tak? Więc można z tego spokojnie skorzystać. 5,5/8, bigowanie na pół cala, a tutaj 3,7/8. To mam drugą stronę mojego wodospadu.
7 ósmych. Takie maleńkie fragmenty, no to takie paski półcelowe z tego papieru bazowego, no to oczywiście odrzucam, tak, ale takich większych to nie odrzucam. 5 i 5 i 5 ósmych, czy 5 i 7 ósmych? 5 i 5 ósmych. I wingowanie na pół. Taki malutki fragmencik też mi się do niczego nie przyda, więc też go od razu wyrzucam. 3 i 7 ósmych. O, zaczyna mi szarpać, za mało to obciąłam. Zdecydowanie zaczyna mi szarpać gilotyna, trymer. Zaczyna mi szarpać trymer. 3 i 7 ósmych, nie 2 i 7 ósmych. Na 5 i 5 ósmych. No i to już jest ostatnia fragment naszego wodospadu. Zaginam sobie wingowania. Mam tych stron 4. Mam nadzieję, że wszystko jest równo. Tak mi się przynajmniej zdaje, że wszystko jest równo, więc mogę teraz dopasować sobie do mojej okładki papier, bo teraz no jest mi potrzebny papier, bo teraz będę oczywiście przyklejać moje części wodospadu. No i tak jak mówiłam, myślałam, że będzie ukryty, ale jednak będzie na wierzchu. Co to jest? Czy to jest kolekcja, czy to jest mix? To jest okładka. Ale ja mam chyba mix, nie? Tak. Więc może bym wybrała coś po prostu z teł. Może bym coś wybrała z teł. Do środka. Wydaje mi się, że to. Bo wiadomo, że papier z kolekcji to najlepiej przyklejać, że tak powiem, w tych miejscach, które są widoczne, nie? Czyli jakby wiecie, no wszystkie wszystkie te elementy, które są widoczne, nie? Czyli wszystkie klapki na zewnątrz, no to tam, że te elementy z kolekcji będą pięknie wyglądać. Natomiast niekoniecznie będą pięknie wyglądać gdzieś tam ukryte, nie? W środku. No i teraz, wiecie, zostawiam sobie tutaj te wszystkie ramki dookoła i odmierzam. Ja nawet nie próbuję robić tego licząc, tak? I odmierzając milimetry. No to nawet tego nie próbuję robić, bo to wiadomo, że to będzie krzywo. Długość wyszła mi 6 i 5 ósmych, ale takie 6 i 5 ósmych z końcem tego ranciku tutaj, nie? Że nie przykrywam tego, tej, wiecie, dziury, nie? Tylko na końcu tego rantu jest to 6 i 5 ósmych. Tak. Papier ten kraftowy, scrapbookingowy, nie, pięknie.
mój trymer. No i prawie, prawie 6 i 5/8 u góry długości, tak? Czyli tak to sobie odmierzyłam. Na szerokość i na długość wyszło mi tak samo, co pewnie nie jest prawdą. A nie jest prawdą. Jest prawdą. Jest prawdą najprawdziwszą. Teraz jak sobie tutaj to ułożyłam, to mam taką elegancką rameczkę dookoła. Taką samą z każdej strony. Tak? Więc ładnie mi to tutaj będzie wyglądało. I teraz jak sobie tutaj jeszcze przyczepię tą klapkę, to nic nie będzie mi się haczyło, tak? Klapka jest dokładnie na taki sam wymiar jak papier. No wiadomo, że tutaj weszło trochę bipowania, tak? No to papier wystaje. Nic mi tu się nie będzie haczyć. Dochodzi do końca, ale nie dotyka do bigowania. Tu będzie równo z okładką, więc tutaj będzie troszkę odsunięte. Myślę, że tak to właśnie zostawię. Dobrze. No to teraz mogę zacząć przyklejać mój wodospad. Może ja na razie zdejmę ten trymer. Najpierw sobie podociskam. No i jednak chciałabym użyć taśmy. Nie wiem, czy mi tej taśmy tutaj na długo starczy. Nie sądzę. Ale jeszcze dodam kleju. Ale chciałabym, żeby to tak, wiecie, ładnie wyglądało. Znaczy od razu się złapało, bo czy to będzie ładnie wyglądało, to się okaże w praniu. Szarpie mi trymer. Chciałam sobie tutaj, wiecie, takie maleńkie fragmenty tego, żeby ściąć to, mocniej przycisnąć i ściąć to szarpanie. To są dosłownie takie skraweczki, ale jeszcze widzę, że muszę to wyrównać, bo te skraweczki tutaj zostały i widać szarpnięcie trymera, nie cierpię tego. Jeszcze tą stronę się pomęczę z tym nożykiem, a potem wezmę sobie nowy nożyk i ten papier bazowy będę ciąć starym nożykiem, a papier scrapbookingowy nowym. Tak, nie za bardzo te nożyki są wytrzymałe, powiem szczerze. Najlepiej by to było teraz ciachnąć gilotyną po prostu. Ale nie mam jej tutaj, więc musi zostać jak jest. Nie mam nawet tej małej pod ręką, więc musi zostać jak jest. Dobrze. No to mamy pierwszy z naszych wodospadów. No i spróbujmy teraz wymierzyć, ile tych kartek tutaj nam się uda wkleić. Tak? Ja robię to od góry. Tu kończy mi się zakładka, czyli dokładam nową kartkę do zakładki i kolejną do zakładki. No, czyli zmieszczą mi się tylko trzy z moich czterech dociętych, ale to nie jest żaden problem. Wiadomo, że można sobie tą czwartą część wykorzystać do czegoś innego. Na przykład do kieszeni. Tak? To nie powoduje, że płaczemy, nie?
Chociaż jakbym to trochę jeszcze tutaj wyżej podniosła, to i ta czwarta część by się tutaj spokojnie zmieściła. No i teraz pytanie, czy chcemy, żeby ten wodospad był dosunięty do krawędzi z tej strony, dosunięty do krawędzi z tej strony, czy żeby był na środku. No ja zawsze robię na środku, w związku z tym dziś zrobię przy krawędzi. Bardzo mi się to podoba, to po pierwsze. Nigdy tak nie robiłam, a widziałam parę osób, które tak robią. Ja chyba raz tak robiłam, a mianowicie w tym albumie takim moim vintage'owym. To mi się wydaje, że ja tam raz zrobiłam. Mam podziałkę, więc z niej skorzystam, mniej więcej chociaż, żeby było chociaż mniej więcej równo. Okej, nawet jest równo. No i teraz jak mam ten wodospad umieszczony na tej zewnętrznej stronie, to mogę zdecydować na przykład, że z tej strony chciałabym mieć tutaj kieszeń. I jak te karty z wodospadu będą podnoszone do góry, to będzie się wyłaniała ta kieszonka. Ale ja zaplanowałam sobie kieszeń tutaj na dole, dlatego nie będę jej robić z boku, no bo chciałabym, żeby była na dole, tak? Do następnej znowu trochę taśmy. Ja tą taśmę daję tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby ten wodospad się, żeby te kartki się od razu przykleiły, tak? Nie, to nie jest konieczne przyklejanie tego na taśmę. Można to równie dobrze przykleić na klej. W tych wodospadach ukrytych, czyli wciętych w papier, tam polecam przyklejać to na taśmę. Bo się po prostu nie rusza, nie? Klej się rusza, a taśma łapie od razu. Tylko jak już powiedziałam 183 tysiące razy, taśma nie wybacza błędów. Więc jeśli chcemy pracować z taśmą, to musimy się liczyć z tym, że niekoniecznie wszystko wyjdzie zawsze bardzo równo. Ja maksymalnie dociskam, żeby tutaj nie było widać szczeliny i żeby nie było widać papieru skrapowego. Maksymalnie sobie to dociskam. No jak pierwszą stronę przykleiłam prosto, no to każda następna też będzie prosto. Jeśli pierwszą przykleiłam krzywo, każda następna będzie krzywo. No to jest wiadome, nie? No bo równam do tej pierwszej. No i teraz, jeśli chcę zrobić na dole kieszonkę, to zaraz zobaczymy, czy potrzebujemy czy możemy zrobić 3 czy 4 tematy. Oczywiście, że można to wyliczyć, nie? Ktoś lubi liczyć i tam, wiecie, odejmować te milimetry, no to spoko. Ja nie liczę, tylko przymierzam. Mam choć cień nadziei, że będzie dobrze, że będzie prosto i że będzie dokładnie tyle, ile ja bym chciała, żeby było. A jak coś tam zostanie, coś jest więcej, czegoś docięłam, czegoś więcej, to wykorzystam do czegoś innego i też będzie dobrze. No i później jak już nam zostaną skrawki z papieru skrapowego, jak już sobie, wiecie, wszystko powyklejamy, podokańczamy, na przykład zostaną nam takie fragmenty, tak, oczywiście niczego nie wyrzucamy, żadnych ścinek nie wyrzucamy, dopóki nie skończymy projektu. Jak już skończymy projekt, to wtedy można wszystko wyrzucić. No dobra, no to przymierzmy. Ona się tutaj nie może zmieścić, ale no nie, wystaje poza stronę, więc jej nie będę używać. Ale chciałabym, żeby tutaj była kieszonka pod moim wodospadem. Chciałabym, żeby była kieszonka. Więc wykorzystam tą czwartą matę, którą docięłam do wodospadu. Zrobię z niej po prostu kieszonkę. Czyli jedno bigowanie na pół cala mam. Robię drugie bigowanie. Bigowanie od dołu. Okay.
kieszeń też dobrze jest przykleić na taśmę, bo to, wiecie, to od razu się przyklei. Oczywiście, że dodaję zawsze trochę kleju, ale generalnie wolę przyklejać na taśmę. I ja robię tak, że jeśli moja taśma jest zbyt wąska do bigowania, to ja raczej dokładam tą taśmę do bigowania niż do przykieszonka, tak? Niż do końca tego, to już jest po taśmie, niż do końca tutaj do krawędzi. Dlatego, że jak ta krawędź będzie trochę uniesiona, nie będzie wklejona do końca, to łatwiej będzie coś do tej kieszeni wsunąć. Ścinam rogi razem z taśmą. Teraz mam tą taśmę idealnie do tych rogów przytwierdzoną. Można też ściąć sobie oczywiście te rogi górne. No i jak widzicie, ja nie popatrzyłam na wymiar tej kieszeni, tak? Ja ją sobie przyłożyłam tylko do tego wodospadu. Zobaczyłam, że ona będzie mi troszkę wystawać spod tego wodospadu. I dołożyłam sobie kolejne bigowania. I mam kieszonkę. I ona ma 4,5/8. No, 4,5 plus 1/16 bardziej. A wysokości ma 3 1 2 3/8. Można teraz tutaj w tej kieszonce wyciąć jakiś, albo użyć brzegowego dziurkacza, albo użyć wykrojnika i po prostu dociąć tutaj jakiś, wiecie, znaczek, czy znaczek, co ja gadam, nie znaczek, tylko jakiś taki, wiecie, ozdobny element. Jeszcze muszę ściąć rogi tutaj wewnątrz, bo mi nie dotyka się papier, ale po złożeniu wystaje mi ten papier i taki brzydki taki narożnik się zrobił na zewnątrz. Teraz jest dobrze. No i ja bym chciała, żeby ta kieszonka była z tej strony równo z wodospadem. No. Równo z wodospadem, a z tej strony, żeby wystawała, żeby było od razu widać, że coś tutaj pod tym wodospadem jeszcze jest. No to oderwę sobie tą, odkleję tą boczną spłonkę najpierw. Tutaj sobie pod tym wodospadem wyrównam. Powiedzmy tak. No i teraz mogę oderwać resztę. Dobrze jest do kieszeni, do środka, ale to zadziała tylko wtedy, kiedy przyklejamy kieszonkę dolnym łączeniem najpierw, a potem doklejamy do niej boki. Czyli dokładnie przeciwnie, jak ja to zrobiłam teraz. Jak przyklejamy najpierw tą część spodnią, to dobrze jest ją tutaj od środka zabezpieczyć taśmą, choćby nawet taśmą malarską. Taką zwykłą, jaką można kupić tam, wiecie, w sklepach budowlanych. Żeby łatwiej można było wsunąć tutaj coś do tej kieszonki. Ona u mnie jest taka trochę wybrzuszona, widzicie, nie? Tak, trochę specjalnie nagięłam papier, żeby ona tutaj mi odstawała. W ten sposób po pierwsze więcej rzeczy będę mogła tutaj włożyć, a po drugie od razu widać, że to jest kieszonka. No i teraz jak to tak zostawię, no to to się będzie tak podnosić i żadna klapka mi tego dobrze nie przytrzyma. Tak? Nic mi tego dobrze nie przytrzyma. To się będzie się tutaj unosić i wybrzuszać. Nie chcę takiego efektu. W związku z tym biorę sobie pasek papieru. Ten pasek papieru to jest też odpad
od odcinania szerokości strony. Czyli to jest to, co zostało po odcięciu 7 i 5 7 i 5 ósmych, nie? Czyli robię sobie tutaj haczyk pół cala, no i powiedzmy 1/4 dokładam, żeby zrobić sobie miejsce na te zdjęcia i na to, co chcę dołożyć do tej kieszonki, bo gdybym to zrobiła na płasko, no to strasznie trudno byłoby tutaj mi operować, wiecie, z tymi magnesami. No i teraz to sobie wymierzę mniej więcej na środku. Jak to będę przyklejać pod papier skrapowy, widzicie, tutaj jest pod papierem skrapowym. To sobie wymierzam, dokąd bym chciała, żeby ta zakładka sięgała. Myślę, że dotąd będzie dobrze. To nie jest dobrze, że ja to obcinam nożyczkami, bo potem się może okazać, że to jest bardzo krzywe. Dobrze by było, żebym ja to jednak obcinała trymerem. Ale nie było takie krzywe, jak się zdawało, tylko nie trafiłam w... Nie trafiłam i nie ścięłam tego... Czego? Znacznika, nie? Tu mi jeszcze została taka maleńcia taśma, więc też ją wykorzystam. Żeby przykleić pod spodem tą papkę taką, tak? Która będzie przytrzymywała wodospad i rzeczy, które będą się mieściły w kieszeni. No i teraz składam tak, żeby to wewnętrzne bigowanie było tutaj widoczne, tak? To drugie bigowanie jest tutaj widoczne. No i teraz mogę sobie tutaj to ułożyć. Nie dociskam papieru, tylko włożyłam na razie pod spód. Niczego nie dociskam. Tak mi się podoba na środku. Dobra, różnie o środku się mówi, nie? Jedni mają na środku, inni mają prawie na środku. Mam zdecydowanie prawie na środku. No i tutaj, jak widzicie, jest ten taki grzbiecik. I on będzie powodować, że jak będę oklejała mój wodospad zdjęciami, no to on się będzie podnosić, ale będzie miał tutaj miejsce, bardzo dużo miejsca ma tutaj, tak? Będzie miał miejsce, żeby można było tutaj te zdjęcia spokojnie wkleić i żeby się nic nie otwierało, nie rozchodziło i tak dalej. No dobra, no i teraz trzeba by było to zamknąć. Jakoś przytrzymać. W związku z tym użyjemy pierwszej pary magnesów. Ja do tych takich rzeczy niezbyt dużych używam mniejszych magnesów. One mają chyba 6 mm. Przycisnę go sobie tutaj taśmą. Dokładam do siebie magnesy, na ten górny magnes przyklejam odrobinę taśmy, ściągam tą spłonkę, z takiej wąskiej taśmy i z takiego małego okruszka to nie jest takie proste zdjąć tą spłonkę,
Ale spróbujemy na całą ją podniosą. Całą ją podniosą. Więc jeszcze raz. Spróbujmy teraz. Są osoby, które przyklejają magnesy na klej i bardzo je podziwiam, ale ja tego nie robię, bo mi się wydaje, że to jest nietrwałe. Choć mogę się oczyć. No czemu to się nie chce oderwać? Mogę się mylić oczywiście, może to być trwałe, ale jakoś no naprawdę... No zobaczcie, nie mogę podnieść tej spłonki w ogóle. A już tak mocno docisnęłam tą taśmę. No i teraz niczego nie naprężając, nie dociskając za mocno, a patrząc, żeby tutaj na dole był zachowany poziom, opuszczam sobie tą klapeczkę. No, magnes się przykleił w tym miejscu, w którym chciałam, żeby się przykleił. No i teraz oczywiście zabezpieczę go sobie taśmą. Bo wiadomym jest, że na tą pierwszą część, na tę pierwszą kartę z wodospadu przyjdzie papier skrapowy. To wszystko będzie oklejone papierem skrapowym oczywiście. Te patki wszystkie, które tutaj powstały również, tak? No gdybym ją zrobiła węższą odrobinę, no to i te by się przydały końcówki, ale nie ma tego złego. Przydadzą się inne. Dobra, teraz w moim planie było, by pod tą klapką była kieszeń. Tutaj od wewnętrznej strony, żeby była kieszeń boczna. I teraz ja ją mam u góry, ale to będzie z niej wszystko wypadać, jak będzie u góry. Więc musiałabym ją zrobić z tej strony. No dobrze. No to pomyślmy. Myślę, że to byłoby dobre, bo tylko nie będzie na całą szerokość ta kieszeń, nie? Ona będzie taka wtedy... Nie. To też nie. Czy my mamy jeszcze coś, co jest szersze? Nie mamy. No to nic nie szkodzi. Bierzemy nowy kawałek. Nową kartkę. Ja mam akurat też jakiś ścinek od czegoś, bo to nie jest cała strona A4. Ale wybierzecie nową kartkę A4. Bigujecie po jej dłuższej krawędzi, czyli wzdłuż krótszej, tak? Pół cala. I odmierzamy, jaka długa ta kieszeń ma być. Ja bym chciała, żeby ona była na całej szerokości tej strony, na całej szerokości mojej klapki oczywiście. No tam wiecie, po 1 mm od końca, tak? No po 1 mm od końca. Bo ona nie może aż tak bardzo dochodzić do samych krawędzi oczywiście, nie? Czyli o mniej więcej będzie tak. Tu jest bigowanie na pół cala. Odcinam resztę, nie wyrzucam. I teraz mogę sobie zbigować po trzecim boku pół cala.
i zobaczyć, jaką chciałabym wysokość tej kieszeni. Czyli głębokość, wysokość, różnie, głębokość, nie? Tej kieszeni. Czy ona ma być na całą tą stronę? No mogłaby taka zostać, prawda? I tutaj, o tak. Myślę, że tak będzie dobrze. Czyli co my tu mamy? Tutaj mamy kieszeń. Ja już nie mam taśmy, ale użyję tej cieniutkiej odrobinę, a resztę sobie klejem dokleję, ale jednak chciałabym, żeby ona mi w miarę szybko złapała. Ta kieszeń. To bez tej szerszej taśmy to będzie fajna zabawa. Z tą moją pracą. Ale jeśli ktoś umie przyklejać taśmę do kieszeni, to może po prostu przewinąć kawałek filmu i wrócić do momentu, którego będzie znowu włączyć, w momencie, którego oczywiście interesuje. Pilnuję, żeby taśma nie wchodziła na bigowania, tak, nie dochodziła do końca. No bo wiadomo, że wtedy będzie nam zahaczać o to, co chcemy włożyć do środka. Dlatego pilnujemy, żeby nigdzie do samego końca, do samego koniuszka taśmy nie doklejać. I dociskam oczywiście z każdej strony. Oklejam. Nie oklejam, tylko odcinam rogi. Ja to tak nie żałuję odcięcia tych rogów, bo ja nie lubię, jak mi się schodzą te krawędzie, bo one potem o siebie zahaczają i tworzą niepotrzebną grubość oczywiście, która w zupełności i absolutnie nam tutaj nie jest potrzebna, bo ta kieszeń jest już sama w sobie dodatkowym elementem, dodatkową grubością papieru. No więc nie ma co jeszcze tworzyć takich, wiecie, brzydkich, wypukłych rogów. Ja też nie lubię, jak mi tutaj ten róg tak odstaje, dlatego ja go docinam. Najczęściej wtedy się robi, kiedy to zachodzi na siebie, te skrzydełka, więc ja to po prostu jeszcze odrobinę ścinam. O, i teraz jest idealnie i tutaj jest przerwa między tymi dwoma skrzydełkami. Tutaj jest, ale trochę przymała, więc też można jeszcze albo oba, albo jedno troszkę dociąć. No i tutaj to jest ta moja klapka. Więc najpierw sobie oderwę dolne kawałki taśmy. Gdzie nie mam taśmy, nakładam klej. No i teraz przymierzam sobie. Nie dochodzę oczywiście do bigowania tego dolnego, tak? Wyśrodkowywuję. Bo ona też nie jest tak dokładnie na całą szerokość tej strony, tylko troszkę tych milimetrów ma z każdej strony. Teraz dociskam. No i tak jak mówiłam, teraz tutaj można zabezpieczyć tą kieszonkę tak zwaną taśmą magiczną albo po prostu taśmą malarską. No i teraz jakby musicie mi uwierzyć na słowo, że ja ją mam.
tylko absolutnie nie mam pojęcia gdzie. A ponieważ jestem już rozłożona z pracownią w dwóch pokojach, no to znalezienie teraz czegokolwiek po prostu graniczy z cudem, nie? Bo część mam w starym miejscu pracy, część mam tutaj w pokoju mojego syna, gdzie nagrywam. No i teraz po prostu znalezienie czegokolwiek graniczy z cudem po prostu. Okej. Znowu w miejscach, w których nie ma w ogóle niczego, ani kleju, ani taśmy, dorzucam klej. I trochę tam po tej taśmie. I zamykam kieszeń. Jeszcze raz upewniam się, że jeszcze mam możliwość odrobinę manewrowania tą kieszenią, pomimo tego, że ten dół jest już przyklejony, tak? To jeszcze mam możliwość jakiegoś manewru. No i tak wygląda kieszeń. Też trochę jest odstająca, taka wybrzuszona. No i teraz mogę sobie przymierzyć moją klapkę do strony bazowej i zobaczyć, ile mniej więcej ja potrzebuję tutaj tego dodatkowego pikowania, żeby to się ładnie zamknęło. No i teraz wyznacznikiem tej wysokości dodatkowego bikowania może być to, tak? Czyli tutaj już mam 1/4 bikowanie. No to teraz mogę zrobić co? Mogę zrobić 1/4, a mogę odrobinkę przesunąć i zrobić tak 1/4 i kawałeczek, 1 albo 2 mm. Czyli będę miała ten bok odrobineczkę większy niż mam to bigowanie już zrobione tam, gdzie mam zatrzaśnięty wodospad. Mogłam oczywiście zrobić tamto bigowanie mniejsze niż nie na 1/4, ale mam miejsce, więc dlaczego miałabym sobie żałować? Będę potem się martwić, że coś tam się, wiecie, nie wklei. Znaczy nie mogę czegoś wkleić, bo nie mam za mało miejsca, albo nie mogę czegoś włożyć, bo mam za mało miejsca. A odstęp między tą stroną, a następną, pierwszą stroną w albumie jest aż 0,5 cala, więc myślę, że spokojnie po prostu mi się to ładnie tutaj zamknie. No i teraz przykleję tą klapkę do strony bazowej, do strony tej scrapbookingowej. I jeszcze zobaczę, jeszcze raz sprawdzę, czy to wszystko mi się zmieści w bazie. Bo jeśli się okaże, że się coś nie mieści, to jeszcze mam szansę to przyciąć, tak? Niedużą, ale mam. Gdybym to chciała jeszcze przyciąć. Mówię w sensie o długości klapki, tak? To jeszcze ją mogę odrobinę przyciąć. Natomiast jeśli już wkleję, no to już nic z tym nie zrobię, ale nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, żeby cokolwiek tutaj docinać. Więc najpierw wkleimy. Może ja najpierw wkleję to do bazy, a potem dokleję sobie, bo to i tak już jest z tą kieszenią grube. A chcę mieć ten łącznik klapki pod papierem, więc równie dobrze mogę na początek przykleić to do bazy, a dopiero potem wkleić stronę.
Gorzej by było, znaczy byłoby inaczej, gdybym chciała mieć to na papierze, nie? To najpierw musiałabym przykleić papier, dopiero potem dołożyć stronę, dołożyć klapkę, ale to nie wygląda dobrze. Więc nie, rzadko kiedy tak robię, no chyba, że się po prostu pomylę, nie? I zapomnę, że tam coś miało być jeszcze i potem muszę dokładać. Naciskam, wypycham całe powietrze spod taśmy. Nawet tą małą tak nie idzie, nie idzie tak strasznie źle, wiecie? Tą cienką. Myślałam, że będę się strasznie z tym bawić, ale nie jest tak źle. Ściskam bigowanie. To bigowanie jedno mam tu, tak? I tylko tym zewnętrznym przykładam do okładki. Ponieważ mam tam klej, no to jeszcze mam tam klej, czyli pod spodem, pod klejeniem. Mam klej, co właśnie widać, bo wyszedł. Więc mam jeszcze możliwość pomanewrowania i upewnienia się, że jest to na pewno dobrze przyklejone. No i teraz tutaj przykleimy naszą stronę. Tak. Tu mamy wszędzie dookoła ramkę. Mamy wszędzie dookoła elegancką ramkę. To się będzie ładnie zamykać i nic nie będzie walczyć. Tu oczywiście jest mi potrzebny jeszcze magnes, tak? Bo chciałabym, żeby ta klapka też się trzymała, nie? Można też ją było odrobinę skrócić, tak, żeby można było dokleić kawałek jakiegoś trzymadełka, żeby było widać, że trzeba podnieść dany element. Nie mam taśmy, więc no nie, z tą wąziutką się już nie będę bawić. Nakładam po prostu wszędzie klej dookoła na tej stronie. Tam, gdzie maznęłam, a nie chciałam, ścieram. Tutaj mam taśmę, więc odrywam sobie spłonki. No i teraz, tak jak ja zawsze robię, nie? To ja sobie przekręcam trochę i równam do możliwie największej powierzchni, czyli w moim przypadku do... Nie. W moim przypadku do trzech boków. Patrzę, żeby nie dojechać do absolutnie żadnego bigowania. Delikatnie, najpierw tam, gdzie jest taśma, a potem cała reszta. Tu mogę sobie wszystko podnieść do góry. Ściskam kością w każdym możliwym miejscu, żeby ten papier się ładnie przykleił. A przy okazji, jak widzę, że gdzieś wyszedł mi klej, no to go od razu usuwam, od razu czyszczę. Ok, to jakby pierwsza część zakończona. No, tu jeszcze mam spokojnie 1/4 między tymi stronami, żeby ten album się nie rozłaził, ale też żeby był taki, wiecie, trochę
trochę grubiutki, nie? Tutaj nie ma magnesu, tutaj jeszcze nic nie trzyma, więc wiecie, to mi trochę odstaje, nie? Ale tutaj jeszcze spokojnie mam miejsce, żeby i na tej stronie coś fajnego zrobić. A tak wygląda to przy grzbiecie. Tu jest równo z okładką wklejone. Teraz to troszeczkę mogę przegiąć. No i tu, żeby było, wiecie, żeby tutaj był pion zachowany, tak? Żeby tutaj był pion. No i teraz wykorzystam fakt, że tutaj jest magnes, a na tym elemencie ozdobnym nic nie będzie, tylko będzie na tej patce nie będzie żadnych elementów, tylko będzie element ozdobny, znaczy papier ozdobny, więc mogę wykorzystać fakt, że tutaj już mam magnes i tutaj na tej kieszeni też raczej nic nie będzie, żadnych tam, wiecie, trójwymiarów i tak dalej, więc mogę wykorzystać ten fakt, że tutaj już magnes jest i ten magnes przyczepić bezpośrednio do kieszeni, ale tak nie zrobię, bo ja jeszcze tak ostatecznie nie mam, że tak powiem, pomysłu na dekorację w tym albumie, więc jeśli chciałabym potem zrobić sobie jakąś kompozycję 3D, to mi zabraknie miejsca, znaczy zabraknie mi odległości i wtedy, pomimo tego, że to będzie pod klapką, to będzie mi się wszystko haczyło i będzie, magnesy będą za daleko od siebie odsunięte i klapka się nie będzie zamykać. No to zrobimy tutaj po prostu, ja i znowu od takiego mikroskopijnego spróbujmy to oderwać. No co jest? Dobra. I teraz zamykam klapkę, patrzę, jeszcze raz sprawdzam, czy mam tutaj z tej strony ładnie wypoziomowane, wypionizowane i dopiero zamykam klapkę, dociskam magnes. No i teraz magnes odbił się na drugiej stronie i od razu załapał się taśmą, tak? Teraz muszę wziąć ostatni kawałek tej grubszej, żeby tutaj zakryć to, co mi wychodzi, żeby się nie skleiły bezsensownie strony. No dobrze, no to jakby środek mamy zrobiony. Teraz tutaj na tej zewnętrznej części, nie wiem, czy ja jeszcze tego magnesu nie powinienem dać bardziej na zewnątrz. Gra. Trzeba dobrze wycisnąć taśmę. I będzie dobrze. Tak. No i teraz ta część lepiej opada, lepiej jest dociśnięta, więc można przejść do zewnętrznej części. Ja na tej zewnętrznej części chciałam umieścić tą gotową kopertkę. Ona ma co prawda tutaj kraftowe te dodatki, ale mi to chyba nie przeszkadza. Już mogłabym wyciąć z papieru czarnego kółka, je przedziurawić i dołożyć. Ale myślę, że nie będę aż tak bardzo kombinować. Mogę ją jeszcze przykleić, odciąć to, przykleić ją w ten sposób. Ale myślę, że taka jest fajna. I bardzo ją bym chciała tutaj właśnie mieć. No to teraz potrzebujemy papier. Teraz potrzebujemy papier na wierzch, więc ja bym chciała może jakiś po prostu z kolekcji, nie? Może nawet ten bym chciała. Czyli tutaj sobie, ja wiem, że to teraz bardzo źle widać, bo jest czarne. Ale jak tutaj włożę to niebieskie,
dla odróżnienia, no to będzie widać, że tutaj jest taka mała rameczka. Czyli i po tej stronie będzie, czy od góry i od dołu będzie mała ramka. Jak się wszystko oczywiście uda. Nie, papier dobrze chyba nie, ale chyba to zależy od tego, jak ja docisnę też. Bo teraz nie postrzępił. Teraz nie postrzępił, a wcześniej postrzępił. No i tutaj już tak, że tak powiem, na gotowo sobie zrobię tą pierwszą część. Ja jeszcze mam taki pomysł na ten, żeby tutaj dodać trochę srebrnej folii klejącej. Jeśli ktoś ma, to przygotujcie sobie. Jeśli ktoś ze mną robi to w ogóle, to jeśli ktoś ma, to niech sobie przygotuje. Jak już wszystko zrobię, okleję wszystko, przykleję wszystkie elementy ozdobne, to wtedy sobie tą pracę posrebrzę trochę. Ja nie lubię brokatu, ale jakby te folie takie, które można kupić w ITD Collection, lubię. I lubię nimi srebrzyć i złocić, i mam jeszcze takie fajne tęczowe, też je bardzo lubię. Teraz od tej strony przyciskam tamtą stronę, bo tam nie chcę, żeby mi się to, wiecie, to bigowanie tutaj jakoś bardzo ruszyło, zniszczyło. Ok, i tak będzie wyglądać ta moja pierwsza strona, a tutaj tak jakby to była dodatkowa kieszeń, umieszczę sobie tą kopertę. I wtedy za tą kieszeń będę mogła jeszcze włożyć różne maty. Czyli z tej strony i na dole. Czyli z tej strony i na dole potrzebuję przykleić taśmę. Bardzo cienka jest teraz jak najbardziej, że tak powiem, potrzebna. No bo im cieńsza będzie taśma, tym więcej rzeczy będzie można za tą kopertę włożyć po prostu, nie? Jako taki, do takiej bocznej kieszonki. No i na przykład tą kieszonkę fajnie będzie właśnie wysrebrzyć, no bo ona się teraz tak bardzo od tej strony odcina, tak? Mamy ładną niebieską stronę, taką mroźną, no i na niej czarną kieszeń i ona się będzie bardzo odcinać, a jak ją posrebrzymy, to ją jakby dołączymy i ładnie zharmonizujemy. Boże, jakich mądrych słów używam. Zharmonizujemy z całą resztą tej strony i to będzie bardzo fajnie wyglądało. Tak myślę. Mniej więcej tyle samo od dołu, co od boku. No i teraz tutaj będzie można włożyć matę nawet 10,5 na 15,5, no bo ta strona ma 17 cm, tak? No to i jeszcze będzie tutaj to okno widoczne, więc myślę, że będzie fajnie. A to potem, tak jak powiedziałam, posrebrzymy i przyczepimy tutaj może jakąś. Nie może, tylko na pewno jakąś ozdobę na tej stronie. Ok, wracamy do środka. No i teraz w środku zostało nam do wyklejenia po pierwsze ta część, która jest tutaj wejściem do kieszeni. No i ona ma tutaj mniej więcej.
Ja oczywiście chcę, żeby ona mi się w tej kieszeni schowała, tak? Ja wiem, że tu będzie teraz duża ramka między górą a dołem, ale jednak jestem w stanie, że tak powiem, znieść tą dużą ramkę, ale chciałabym, żeby to było wsunięte do środka. Oczywiście, że lepiej było najpierw przykleić ten pasek, a dopiero potem tą kieszeń, no to ta ramka tutaj byłaby dużo, dużo mniejsza. A tak ona po bokach będzie tutaj całkiem spora, co niekoniecznie mi przeszkadza akurat przy tej kieszeni. Spróbuję to trochę tak chociaż palcem rozetrzeć, żeby mogło to jednak mimo wszystko tutaj ładnie wsunąć, nie? Żeby to się od razu nie przykleiło i nie pobrudziło mi papieru. Zostawię sobie za to mniejszą ramkę tutaj od góry. Ok. Tu jest dobrze i to nawiązuje do tej strony, wiecie, bazowej. Teraz na tą kieszeń mogę dać spokojnie też papier z kolekcji. I ten papier z kolekcji dobrze by było, żeby mi wystarczył na tą patkę. Ja już tą kolekcję mam dosyć, jak widzicie, pociętą. Tu mam ten zegar, ale tu jest dużo różowego, tu jest okno. I już jestem z powrotem. Czyli co mi zostało? Został mi domek z zajączkiem, kwiatki. Okładka to niekoniecznie. I to chyba, nie? Zegar, zając. Przepraszam Was, ale pogubiłam się, co jest... Nie, to już jest ta druga część. Druga część. Może łączka? Jak myślicie, może łączka? Może łączka. I na łączce wtedy będzie można zrobić jakąś dekorację. I teraz to tutaj też wystarczy na tą klapeczkę. Na to zamknięcie będzie ładnie. Ok. Pozwolicie, że trochę to bokiem ułożę teraz. No bo nie widzę po prostu długości, nie? Szerokość mam. A teraz się przyda. Szerokość. Długość mam, a teraz szerokość. Strasznie macham dzisiaj i podnoszę to do góry bardzo wysoko. Więc najpierw podetnę tą dłuższą. To, co mi zostanie, wiecie, szersze, tak? Żeby mieć pewność, że tutaj starczy na tą klapkę. Oczywiście, że starczy. No, teraz to mi szarpnął trymer ostro. Ale to jest chyba powód tego, że ja jakby słabo to dociskam, wiecie? Jak mocno docisnę, to jest git. Chociaż może niekoniecznie. Mhm.
Nie muszę zmienić, koniecznie muszę zmienić nożek. Koniecznie muszę zmienić nożek. Jeszcze może przytnę sobie. No tak, myślę, że to wystarczy. Przytnę sobie od razu papier do tej paczki. Poczekajcie, bo mierzę, czy jest wystarczający. Nie jest. Czyli na wierzchu zrobimy taki. Okej. A do środka damy ten drugi. Ona jakby po takich małych, jak jest taka mała odległość, to tak nie szarpie tak mocno, a na tych dłuższych to zaczął strasznie szarpać. Nie wiem, co mi się tutaj wydarzyło. To muszę ściąć na pewno, bo to jest za mocno wyszarpane. No i najpierw sobie tutaj przykleję, okleję tą patkę. Ok, ja zrobiłam sporo kartek tym nożykiem. Naprawdę sporo. Ale to nie jest powód, żeby się aż tak stępić. Muszę pamiętać przy następnych zakupach w sklepiku, żeby znowu kupić te nożyki. A jeszcze te moje nożyki są takie, wiecie, specyficzne. Nie? W środku teraz tutaj mamy ten kawałek. Ten kawałek jest taki troszeczkę węższy. A nie, elegancki jest. Tu mogę zdjąć ten. Pewnie teraz nic nie widzicie, nie? Podjadę trochę do góry. Teraz tą stronę okleję. Nie mam za dużo tych stron. Jest 6 kart w kolekcji i 6 teł. Więc mam nadzieję, że nie powtórzy mi się żadna. Chociaż jakby nie mam nic przeciwko temu, że się coś tam powtarza. Nie? W ogóle mnie to nie denerwuje, że się coś powtarza. No oby nie sąsiadowało ze sobą, nie? Ale jak jest na pierwszej i ostatniej stronie, to ja nie mam problemu. No i tutaj też potem w tych niektórych miejscach wysrebrzymy. To mogło być trochę węższe. Teraz tu mamy tą na kieszeń, tą stronę. Nie, ale tutaj muszę dociąć, bo tu mnie bardzo szarpie. Wiecie, ja tego nie docinam już papieru, tylko te farfocle ścinam, nie? No i teraz tutaj tą stronę łączkową. No i widzę, że to jest krzywo, no przecież wiadomo, no przecież o mat.
O matko, ale muszę iść po gilotynę, bo mi się pracuje na trymerze, który jest od razu bigownicą. To jest naprawdę świetna sprawa. Wcale nie jest taki krzywy, więc... Co mi się tutaj tak skrzywiło? No jednak było krzywe, nie? Tutaj już teraz tą spłonkę można oderwać. Ostatnio zauważyłam, że bardzo cicho mówię. Albo odwracam głowę od kamery, albo po prostu jakoś mi to tak cicho wychodzi. Ale ostatnio zauważyłam, że dość cicho mówię. Nie robię tego oczywiście specjalnie, tylko jakoś tak. Jakoś takoś wychodzi. Ok. I tu mi się wydaje, że to jest bardzo ładne, żeby tak siebie nie chwalić za bardzo. Ten brązowy to mi tutaj nie będzie pasował w ogóle, choć jest piękny. Ale jest za ciemny, więc tu bym chyba znowu poszła i spróbowała dobrać coś z teł. Oczywiście nie trzeba robić tego natychmiast, tak? Można poczekać, aż zostaną jakieś ścinki. Ten niebieski by tu dobrze pasował. Aż zostaną ścinki i wtedy, wiecie, odciąć ze ścinek sobie to wykleić i ja tak zrobię. Na razie zostawię tak jak jest, niewyklejony ten tył. Natomiast jak będę, nie natomiast, tylko jak będę miała już te większe wszystkie rzeczy zrobione, typu strony wszystkie, i wiecie, to wtedy z tego, co mi zostanie, okleję sobie po prostu ten wodospad, tutaj te wystające elementy, oczywiście całą tą stronę, tak, i tutaj tam po pół cala, żeby tak ładnie było zakryte, żeby tak nie było jakichś czarnych plam, i wykleję jeszcze sobie tutaj kieszonkę. Można też wykleić, a został nam ten papier niebieski gdzieś tu. Można nim wykleić też środek tutaj, żeby było takie samo jak tło. Tylko ja potrzebuję 1,5 cala. No a tutaj no jest prawie 1,5, więc no może mi się udać z tego, bo tu jest 0,5 cala, czyli troszkę mniej niż 0,5 cala jest mi potrzebny papier, więc z tego uda mi się pewnie wykleić środek. A do takie ścinki mi zostały z tego, co nad czym dzisiaj pracowałam. I to sobie oczywiście zostawiam, nie wyrzucam tego. No bo one się przydadzą, tak jak mówię, do wyklejenia tych wszystkich łączeń. Tutaj mamy 1/4 bigowanie, więc tutaj ktoś może chcieć się pokusić o docięcie takiego malutkiego kawałeczka i wklejenie też tutaj, zamaskowanie tych bigowań. Jeszcze tutaj będziemy maskować między stronami. Także te ścinki jak najbardziej zostawiajcie, one się tutaj jak najbardziej
jak najbardziej sprawdzą. Ok, to na dzisiaj tyle. Zrobiliśmy wewnętrzną okładkę do naszego albumu. Tak, tak ona wygląda. Tu jest grzbiet, tu karta dochodzi, ta klapka dochodzi, ale nie haczy. Można spokojnie zamknąć album. Nic się nie rozkłada, nie zahacza. No i tak jest zbudowany. Tu mamy klapkę otwieraną w lewą stronę. Tu mamy bardzo głęboką kieszeń. Tutaj wejdzie nam naprawdę sporo rzeczy do tej kieszeni. I tutaj też mamy miejsce na to, żeby zrobić właśnie to trzymadełko. Tak? Takie tutaj jakieś nieduże, wystające, żeby było wiadomo, że trzeba coś wyjąć. Więc jakby mata może być dokładnie na głębokość kieszeni, a do niej doczepiony uchwycik, taki tutaj powiedzmy półcalowy, żeby to można było z tej kieszeni wyjąć. Tutaj mamy wodospad, który miał być ukryty, ale jest taki na zewnątrz, z trzech kart. Pod wodospadem mamy kieszonkę, do której też możemy sporo rzeczy wsunąć. Wszystko to nam się zamyka na taką pateczkę. To się jeszcze zamyka na swój magnes. No i wtedy album zamyka się w ten sposób. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami serdecznie. Zapraszam Was na kolejny film. Będziemy robiły pierwszą stronę prawą. Pa!